Aplikacja z informacją o alergenach i miejscowych serach, miodach czy przetworach, rewitalizacja targowiska oraz nowa jadłodzielnia, wsparcie lokalnych produktów rolników oraz rzemieślników. Takie deklaracje złożyli dziś kandydaci w wyborach samorządowych trzeciej drogi. Możemy, wzorując się na rozwiązaniach aplikacji City Sharingu z wypożyczalni chociażby hulajnog, rowerów miejskich, skomponować przy środkach europejskich, przy środkach samorządu województwa opolskiego aplikację, która w dostępny sposób pokaże każdemu mieszkańcowi, zlokalizując miejsca dystrybucji najbliżej jego aktualnego położenia, gdzie może nabyć świeże sery z hudoby, jajka, pieczywo, wędliny. Warto się podzielić tym posiłkiem, jedzeniem, którego często robimy za dużo i którym możemy oddać osobom potrzebującym. Jadłodzielnie w tej chwili są dwie, przy ulicy Sienkiewicza, przy PCK. Jest też na Krakowskiej przy barze Gastrofaza. Przydałaby się też na Zaodrzu taka jadłodzielnia. Te towary, które są od naszych lokalnych rolników, one zawsze trafiały do miasta na targi, na bazarki. W Opolu, w centrum również jest taki bazarek, nazywa się Cytrusek, i naszym pomysłem jest to, aby to miejsce w jakiś sposób zrewitalizować, aby ono na nowo przyciągało mieszkańców swoją ofertą. Kandydaci trzeciej drogi zadeklarowali, że będą promować produkty z Opolszczyzny, które znalazły się w ich wielkanocnym koszyczku. Kandydaci zapowiadają, że będą starali się też ułatwić konsumentom dostęp do informacji, gdzie można dostać m.in. sery prosto od rolnika czy miody z lokalnej pasieki.